znacie łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, że dla was stał się ubogim, będąc bogatym, abyście wy ubóstwem Jego zostali wzbogaceni. Drugi list do Koryntian, 8:9. Wy zaś wzgardziliście ubogim. List Jakuba, 2:6. Noemi miała powinowatego po mężu swym, człowieka zamożnego z domu Elimelecha, którego zwano Boaz. Księga Rut, 2:1. Ubogi, którym wzgardziliśmy, zamożny człowiek. Boaz jako krewny jest pięknym typem Chrystusa. Chrystus był w stanie spełnić funkcję bliskiego krewnego przez swoją śmierć i zmartwychwstanie. W Chrystusie, Zbawicielu, są jawne dwie cechy. Jest on pełnym objawieniem Boga i jest też doskonałym człowiekiem. Jest to człowiek, który może cię wybawić z jeziora ognia. Człowiek, który może cię przyprowadzić w sprawiedliwości do Boga. Człowiek zamożny, a jego imię, jego niezrównane imię to Jezus. On był bogaty, miał wszystko, jest i był wiecznym Synem Bożym, rozkoszą Boga, a w łasce swego serca poniżył się poniżej aniołów. Przyszedł na ten świat i, o cudo cudów, ten, który był Bogiem, stał się człowiekiem, aby mógł cię uratować. Pierwszy człowiek, Adam, w swojej dumie próbował stać się jak Bóg i stał się grzesznikiem. Ten, który był Bogiem, stał się człowiekiem w łasce i miłości swego serca, aby mógł umrzeć i uwolnić cię z mocy grzechu i szatana i przyprowadzić cię w sprawiedliwości do Boga. Znacie łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, że dla was stał się ubogim, będąc bogatym, abyście wy ubóstwem Jego zostali wzbogaceni. Drugi list do Koryntian, 8:9. Czyż nie chcielibyście mieć Chrystusa? Mówicie, jestem taki biedny. Tak, ale On jest bogaty, ten potężny człowiek bogactwa. Czy nie chcielibyście, aby istniała więź pomiędzy waszą duszą a tym potężnym człowiekiem bogactwa? W pełni to, jaki jest Bóg, pokazał w swoim życiu jako człowiek na ziemi. W pełni, jaki jest pierwszy człowiek, zostało całkowicie ujawnione przez jego krzyż, kiedy wziął na siebie jako zastępca cały grzech i winę, następnie umierając zgładził cały grzech, powstał ponownie i poszedł do nieba jako człowiek. Doskonale ukazał Boga człowiekowi tu na dole, a teraz doskonale ukazuje człowieka Bogu tam na górze. Dlatego uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Jeśli uwierzysz w Pana Jezusa, nie będziesz potępiony. Jeśli uwierzysz w Pana Jezusa, będziesz zbawiony.